Mariusz Wach na tydzień przed powrotem na ring, praktycznie już po zakończonych przygotowaniach, bo jeszcze rozmawiamy przed ostatnią twoją sesją sparingową, ale można powiedzieć, że przygotowania zakończone. Jak twój organizm zareagował na ten już taki większy poziom obciążenia treningowe do samej walki, bo wiadomo, że nie poróżnowałeś przez te dwa lata, sparowałeś, ale przygotowania typowo pod walkę to jest trochę inny wysiłek. Dokładnie tak, jak wspomniałeś, dzisiaj z rana delikatne rozciąganie, po południu ostatnia sesja sparingowa, 4 rundki. Ciężko, no początki były naprawdę ciężkie, ten okres zaczął się od takiego dużego uderzenia. Teraz z Piotrkiem Wiciewskim, moim trenerem, nie oszczędzał mnie na samym początku. Wiedział, że ta dwuletnia przerwa jednak się gdzieś tam źle pokazała na mojej sylwetce, na mojej technice, na tym wszystkim, więc od razu chciał to wszystko poprawiać i początki naprawdę były ciężkie, ale po zbiciu już paru kilogramów, parunastu kilogramów już wszystko wróciło na dobry tor. Teraz czuję się bardzo dobrze. Nie mogę się doczekać już piątku, wyjść znowu do ringu, poczuć tą atmosferę tego ringu, tych kibiców zobaczyć. Kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu na konferencji prasowej, to mówiłeś, że sam jesteś ciekawy swojej formy. Jesteś dalej sam ciekawy, czy już jesteś trochę bardziej jednak spokojny po tym okresie przygotowawczym? Na pewno z tych sparingów stoczyłem mnóstwo przez ten okres. Sparingi to jest troszkę inna praca niż w samym ringu. Wiadomo, że prawdziwa walka to już trzeba być mocnym psychicznie również. Nie tylko fizycznie, ale psychicznie mocno przygotowany do takiego pojedynku. Jestem ciekawy, ale bez obaw, tak? Wiem, że psychicznie jestem zawsze dobrze dysponowany. Bardzo ciężko mnie stłamsić, zastraszyć czy tam zniszczyć, więc taki pojedynek to jest kolejny mój pojedynek, tak, w mojej karierze, więc jakoś nie mam ciśnienia na tą walkę. Jeszcze nie czuję tej takiej prawdziwej atmosfery przed tym pojedynkiem. Może w przyszłym tygodniu, jak już zaczną się jakieś medialne treningi, konferencje, ważenie, to wtedy i poczuję tą adrenalinkę. Bo zastanawiam się właśnie nad tym, o czym powiedziałeś, bo jednak spadek po walce o 3 tytuły Mistrza Świata z Władimirem Kliczko na pojedynek z Samirem Kurtagiczem na gali wdzierżeniowej to jest jednak duży przeskok w dół. I ciężko znaleźć motywację na taki występ? Nie, akurat co do motywacji to inaczej się motywuję, wiesz, ja jeszcze mam dużo do udowodnienia niektórym ludziom i tym się motywuję. Sama walka, wiadomo, to jest kolejna moja walka. Tym się nie przejmuję, tą walką tak za bardzo, tak? Wiem, że przyjdą jeszcze mocniejsze pojedynki z mocniejszymi rywalami i o tytuły, tak? Jestem tego święcie przekonany. Chcę po prostu wrócić, wiesz, ta dwuletnia przerwa troszkę za długo, wiadomo, potrzebowałem przerwy po tej ostatniej walce przegranej. Bardzo ciężka walka dla mnie była, troszkę odbiła się na moim zdrowiu. Taka przerwa sprzedała się, wiadomo, jakby była troszkę mniejsza przerwa, byłoby ok. Dwa lata, ja to wszystko zamieniam na same pozytywy, tak. Przez ten okres naprawdę podszkoliłem swoje umiejętności sparingowe, nabrałem jeszcze bardziej większej pewności siebie. Czekam na jakieś poważniejsze wyzwania. Był u ciebie Gary Kornisz na sparingach przez ostatnie tygodnie. Było jeszcze innych kilku pięściarzy, którzy nam pomagali ci, bo jednak było też rozmowy o tym, że ciężko będzie znaleźć takich rosłych sparing partnerów. Tak, jak na samym początku wspominaliśmy o Dymitrence, tak, dowiadywaliśmy się, co tam u niego, bo tak samo ma podobno jakieś problemy zdrowotne, nie trenuje, więc daliśmy sobie spokój z nim. Gary Kornisz, tak, przyjechał na ten ostatni okres tych najcięższych sparingów. Tak,
ciężko w ogóle ogólnie. W Polsce nie ma chłopaków do sparowania. Jest paru tych chłopaków wagi ciężkiej, to oni mają swoich promotorów, swoje cykle przygotowań, więc musieliby szukać mniej znanych zawodników, tak, było. Ale przez cztery tygodnie zawsze ktoś był na sparingach. W pierwszych dwóch tygodniach byli chłopacy z Nadmorza, ze Słupska, z Gdańska, więc ten cały okres przygotowań sparingowych odbył się bez żadnych problemów. Tak czytając rozmowę z twoim promotorem, Mariuszem Kołodziejem, wydaje się, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby wasze relacje ponownie tak sportowo czysto się dobrze ułożyły, żeby on ponownie zaczął prowadzić cię do jakiejś konkretnej walki. Wspomniałeś o tych sparing partnerach. Jest pomysł, abyś ponownie przeniósł się na dłużej za ocean? Na pewno tak, gdzieś tam jakaś myśl o naprawdę porządnych walkach, o rozwijaniu się. Coś na pewno będę musiał zmienić w swoich przygotowaniach, tak? W Stanach, tak jak większość znawców boksu wie, że w Stanach są większe możliwości co do sparing partnerów, co do przygotowań. Tych sal jest naprawdę mnóstwo, można z nich korzystać. Tak, rozważam taką możliwość, żeby tam wyjechać nawet z Piotrkiem Wilczewskim na jakiś tam okres przygotowawczy. Zależy, no wszystko będzie zależało od tej walki. Z tego co wiem, to najprawdopodobniej Mariusz Kołodziej przyleci na tą galę. Siądziemy, porozmawiamy, będzie wszystko na tak. Polecimy do Stanów. To jeszcze powiedz tylko, jakiego Mariusza Wacha powinni kibice spodziewać się w ringu? Zaczniesz spokojnie, będziesz chciał złapać rytm, czy będziesz chciał po prostu efektownie, szybko załatwić sprawę? Wiem, że ten zawodnik jest bardzo twardym zawodnikiem. Walczył naprawdę z mocnymi zawodnikami, nie przegrał przed czasem. Będzie okazja wygrania tego pojedynku przed czasem, na pewno to zrobię, tak? Ale na pewno nie rzucę się na hura, nie będę koncentrował się na pierwszych dwóch, trzech rundach, żeby go znokautować, bo to w boksie różnie później bywa, tak? Będę chciał po prostu wygrać tą walkę. Jak wygram, to już jest, przechodzi na drugi plan. Czy wygram ją w pierwszej rundzie, czy w ósmej, czy przed czasem, czy na punkt, to już nie ma znaczenia tak naprawdę.